Dzień dobry, kochani. Ten live jest ważny, ponieważ będzie wszystkie informacje zawierał, ponieważ ze względu na mój wyjazd, który zaraz będzie się odbywał, ponieważ wyjeżdżam i też o tym zaraz pokrótce Wam powiem, tak więc zachęcam Was, żebyście mnie wysłuchali. Wszystko w pigułce, streszczę Wam i powiem Wam też o czymś bardzo ważnym, a zwłaszcza chciałabym, żeby to dotarło do osób, które brały udział w uroczystości w marszu upamiętniającym ofiary rzezi wołyńskiej, ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim w Warszawie, a mianowicie nie tyle co, że brały udział w tym wydarzeniu, ale zostały ofiarami mężczyzny, który przyniósł i położył pocisk im pod nogami. A mianowicie zaraz Wam już wszystko powiem, żeby streścić wszystko. Ten live naprawdę jest ważny, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wielu rzeczy. Witam Was serdecznie wszystkich, dzień dobry. I też proszę Was o udostępnianie. Tak więc pokrótce. Na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie sąd zastosował wobec Łukasza K., czyli mężczyzny, który zakłócił marsz, zastraszając nas tym pociskiem, przedstawił zatrzymanemu zarzuty i przesłuchał go w charakterze podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania i tak dalej, zastosowano też środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zarzucił Łukaszowi K. sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w znacznych rozmiarach mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. I tu są podane artykuły. Prokurator zakwalifikował działanie podejrzanego jako czyn o charakterze terrorystycznym. Prokurator zakwalifikował działanie podejrzanego jako czyn o charakterze terrorystycznym i to jest bardzo ważne, ponieważ Łukasz K. działał w celu poważnego zastraszania wielu osób. No i plus oczywiście tam doszły mu kolejne zarzuty za posiadanie bez zezwolenia tego pocisku. O co mi chodzi, słuchajcie? O co mi chodzi? Jest to bardzo ważne, ponieważ doszłam do dyrektywy Unii Europejskiej, która mówi o ofiarach, osobach poszkodowanych przestępczością terrorystyczną, o charakterze terrorystycznym przestępstwami. Powiem Wam tak, bardzo niewygodne są nasze materiały. W ogóle wszyscy się skupiają na tym, że to była zwykła prowokacja i jest to bardzo mylne wrażenie, w moim mniemaniu oczywiście. Ponieważ żeby rozgonić marsz, naprawdę można było zrobić wiele rzeczy. Ten mężczyzna, tak jak prokurator oznajmił i ocenił, działał na zastraszenie naszych osób. My powinniśmy mieć specjalny status w tym momencie, którego nie mamy. W telewizji nas informują o tym, że mężczyzna z plecaka wyciągnął, że policja go zatrzymała. Informują, że przysłuchują świadków i wiele innych rzeczy. A ja Wam powiem, jaka jest sytuacja. Ludzie sami z siebie, jeżeli się nie zgłoszą na jakieś komisariaty i się nie dopominają, to nie zostali wezwani. Ja będę mówiła teraz o sobie, mimo iż posiadam więcej informacji w tej sprawie. Ja wiem, że nasze materiały są niewygodne, bo nasze materiały nie pokazały sytuacji takiej, że policja wyłapała, że mężczyzna do nas podchodzi z ładunkiem wybuchowym uniesionym ku górze w dłoniach. To nie było tak, że on podszedł do nas, ściągnął plecak, otworzył plecak i to wyciągnął. On to niósł podniesione w ręce, ku górze miał podniesioną rękę i to niósł. Nikt tego nie zauważył. To nie było tak, że był marsz, że wszyscy się poruszaliśmy, staliśmy w miejscu, były przemowy, wcześniej były złożone wieńce, znicze, były przemowy, więc my staliśmy grupką, policja okraniała, pilnowała bezpieczeństwa tego marszu, więc to nie było tak, że ten mężczyzna po prostu, nie wiem, wyskoczył do nas z okna, tylko po prostu wszedł w nasz tłum, wszedł w sam środek, podszedł do nas i taka jest sytuacja. Ja wiem, że to wszystko jest pokazane na materiałach, między innymi moich, które posiadam i które bardzo chcę dostarczyć policji, tylko po prostu cały czas się proszę. Środa, czwartek, piątek. W piątek mam nadzieję, że już się dogadałam w taki sposób, że obiecano mi, co jest zarejestrowane, że przyjdzie do mnie telegram, ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co w ogóle się wydarzyło. Albo zdają sobie sprawę, tylko nie wiem, może po czasie to do nich doszło. Ja od razu widziałam zagrożenie i od razu o nim alarmowałam. Ja wiem, że to nie mamy nagrania, w którym policja każe nam się rozsunąć, mówi Gleba, rozstaw ręce, nogi, sprawdzają, co ma pod kamizelką, sprawdzają plecak, ładują go do tak zwanej suki, w cudzysłowie mówiąc,
Wiem, że to tak nie zostało nagrane, co nie zmienia faktu, że jeżeli prokurator ocenił czyn o charakterze terrorystycznym, jeżeli dowiadujemy się z mediów informacji, że służby sprawdzają jego przeszłość powiązań z grupami terrorystycznymi i wiele innych rzeczy, ludzie sobie nie zdają sprawy i obojętnie czy on przez sam z siebie, czy ktoś go do tego namówił, nie ma to znaczenia, ma to znaczenie, że on miał tam przyjść. Jeżeli do nas przyszedł, znaczy i miał nas zastraszyć, jest to sprawa bardzo poważna. I teraz powiem Wam, o co chodzi. Ja zaraz opuszczam moje miejsce zamieszkania, co prawda mój dom będzie bezpieczny i pilnowany, co nie zmienia faktu, że opuszczam i nawet to, że siedzę w tym samochodzie, nie opuszczam tym samochodem tego miejsca, więc na szybko robię Wam live'a, więc bardzo Was proszę, żebyście byli ze mną, żebyście to udostępnili, ewentualnie później sobie tą całość przesłuchali, bo tutaj będzie wszystko zawarte w tym jednym materiale. Ja wiem, że mój materiał jest niewygodny, sama z siebie na końcu od nitki do kłębka dodzwoniłam się do osoby, która przekazała moje dane dalej, żebym w tej sprawie była świadkiem, żebym otrzymała status osoby poszkodowanej. I teraz powiem Wam, o co chodzi. My nie wiemy nic. Jeżeli, zobaczcie, jeżeli ktokolwiek z naszego środowiska był aresztowany, zaraz były zdjęcia, informacje, media się rozpisywały, tutaj mamy tylko suche informacje, nie wiemy nic. Na miejscu policja nas nie wylegitymowała jako ofiar, które tam były na miejscu jako świadków. Nie wylegitymowała nas. Jeżeli czyn jest tak poważny, jeżeli tak zabezpieczyli miasto, centrum zostało sparaliżowane, było zabezpieczone, strefy zostały co chwilę poszerzane, aż do 200 metrów odległości, przyjeżdżały specjalne ekipy. Jeżeli prokurator to ocenił jako czyn o charakterze terrorystycznym w celu nas zastraszenia, to my powinniśmy być zabezpieczeni w jakiś sposób. A co się teraz dzieje? Do dnia dzisiejszego policja nie kontaktuje się ze świadkami, a przynajmniej ze mną, mówię o sobie, do dnia dzisiejszego policja sama z siebie, znając mnie z imienia i nazwiska, wiedzą, że materiał lata po internecie. Do tej pory policja, gdzie nie jest ciężko mnie znaleźć, mają wszystkie moje niezbędne dane w systemie od numeru telefonu po adres, do tej pory się nie skontaktowała, żeby mnie przesłuchać sama z siebie, musiałam się dobijać, gdzie od środy dopiero w piątek udało mi się uważam, że w tym momencie już w piątek nastała sytuacja, w której te dane na pewno będą przekazane i zostałam zapewniona o przyjściu do mnie telegramu, żebym mogła w tej sprawie uczestniczyć i wiedzieć, co się w tej sprawie dzieje. I teraz sytuacja jest następująca. Ja wiem, że może mówię troszeczkę chaotycznie. Teraz Wam powiem o przepisach dotyczących ofiar przestępstw terrorystycznych, o których nas nikt do tej pory nie poinformował, gdzie my mamy obowiązek i prawo uczestniczyć w tym postępowaniu. I teraz Wam powiem, też bym chciała, żebyście zwłaszcza przesłali to do osób, pomogli mi w ten sposób, bo ja nie mam czasu, ja naprawdę wyjeżdżam, nie mam czasu, muszę odpocząć, ponieważ już chciałam wcześniej wyjechać, od 2 tygodni to planuję, złapać równowagę, odpocząć, zająć się bardzo ważnymi rzeczami i muszę to zrobić poza miejscem mojego zamieszkania, bo niestety taka jest sytuacja. Już Wam mówię, więc tak. Za ofiary terroryzmu uznaje się zarówno osoby bezpośrednio poszkodowane, jak i członków rodzin osób, które zginęły w wyniku przestępstwa terrorystycznego. Również członkowie rodzin ofiar terroryzmu, które przeżyły, mają prawo do pewnych działań wspierających i ochronnych. Przestępstwo terrorystyczne to przestępstwo popełnione w celu zastraszenia ludności lub grupy ludzi. Aby przestępstwo miało zostać uznane za przestępstwo terrorystyczne, musi ono skutkować poważnymi szkodami dla na przykład państwa i stanowić poważne obciążenie dla społeczeństwa. Tu te cechy, tak jak powiedziałam, są wyczerpane, ponieważ prokurator stwierdził, że działał w celu zastraszenia grupy ludzi. Ofiary przestępstw mają kilka wspólnych potrzeb obejmujących m.in. poczucie szacunku. Co było na miejscu? W momencie, kiedy stałam za taśmami, w odległości kilku metrów od taśm, policjant do mnie wyskoczył, przeszedł pod taśmą, wyskoczył do mnie, że mam się odsunąć, gdzie byłam na odległość od taśmy, dotykał mnie, pchał mnie z ręką, szantażował mnie, czy tam groził mi, nie wiem jak ja mam to nazwać, że mnie ukaże, ja to również mam zrelacjonowane, powiedział zaraz panią ukaże, proszę się odsunąć, gdzie ja mówiłam, że jestem w trakcie interwencji dziennikarskiej, gdzie relacjonuję, gdzie byłam przy całym zdarzeniu i stoję poza taśmą z daleka, nie dość, że nie stałam przy taśmie, tylko poza taśmą, oni koniecznie, nie wiem, może nie chcieli, żeby w dalszym ciągu nagrywać to, co tam się dzieje. Tak więc właśnie tak zostałam z poczuciem szacunku potraktowana, gdzie nikt na miejscu mnie nie wylegitymował, nikt nie pomyślał o ludziach, którzy tam byli. Tam były rodziny z dziećmi, tam były osoby starsze, tam były świadkowie
rzezi wołyńskiej, potomkowie świadków rzezi wołyńskiej i osoby, które działają, które na co dzień mają co prawda salowe nerwy, ale też otrzymują różnego rodzaju groźby. Czy ktoś z policjantów zaproponował nam do tej pory opiekę, chociażby psychologiczną? Czy ktoś tym osobom, które tam były, a to byli ludzie w różnym wieku i również byli nieletni, małoletni, czy ktokolwiek zgłosił się do tych ludzi, bądź był komunikat w telewizorze, że obejmiemy Państwa opieką, proszę się do nas zgłosić, ponieważ chcemy Państwa poinformować o Waszych przywilejach, prawach i tak dalej, i tak dalej. Nie było do tej pory takiego komunikatu. Czy ktokolwiek podziękował uczestnikom z tłumu, że zatrzymali tego mężczyznę i przekazali w ręce policji? Nie, nikt tym ludziom do tej pory nie podziękował. Tak więc czytam Wam w dalszym dalej. Jako że ofiarą przestępstwa terrorysty, u ofiar przestępstw terrorystycznych i bliskich mogą patrzeć występować potrzeby szczególne ze względu na szczególny charakter przestępstwa. To już chyba mówiłam Wam. Między innymi poczucie szacunku, poczucie bezpieczeństwa, ochronę, informację i wsparcie. Jakiego wsparcia osoby, świadkowie i zarazem pokrzywdzeni tej sytuacji otrzymali do tej pory wsparcie od państwa, który ma obowiązek w jakiś sposób wesprzeć ludzi. Tak jak powiedziałam, tam były różne osoby na miejscu. A jeszcze Wam powiem jeszcze ciekawostkę na koniec, tak więc otrwajcie ze mną, bo Wam jeszcze o czymś powiem Waszym dotyczącym reakcji. Jako że ofiara przestępstwa terrorystycznego często staje się przez przypadek, osoby te mogą czuć się szczególnie narażone i trudno im może być zrozumieć i przepracować fakt, że to właśnie one zostały poszkodowane. Czynnikiem szczególnie obciążającym dla ofiar przestępstw terrorystycznych może również być fakt, że zainteresowanie publiczne i medialne przestępstwami terrorystycznymi jest bardzo duże. No pokazywali nas w telewizji, mężczyźni zasłonili twarz, a na przykład moje nie zasłonili, tak? Gdzie się nie poruszam, idę do sklepu, wszyscy się mnie o to pytają, tak? Na stacji paliw, wszyscy się mnie pytają o tą sytuację. No naprawdę, no kwestia jest taka, że wszędzie gdzieś tam muszę komuś coś zdawkowo odpowiedzieć, bo ludzie się tym bardzo interesują. Unia Europejska opracowała podręcznik na temat ofiar terroryzmu, w którym możesz znaleźć więcej informacji na temat możliwych potrzeb ofiar terroryzmu i tego, w jaki sposób można im pomóc. Prawa. Oto kilka najbardziej podstawowych praw ofiar przestępstw terrorystycznych. Uzyskanie informacji o ich prawach oraz o przebiegu ich sprawy. Zrozumienie i bycie zrozumianym niezależnie od języka i innych uwarunkowań. Udział w postępowaniu prawnym. Uzyskanie różnych form wsparcia, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania prawnego. Ubieganie się o odszkodowanie od sprawcy. Ubieganie się o odszkodowanie od państwa. Możliwość zwrócenia się do urzędu w przypadku nieposzanowania ich praw. W Unii Europejskiej prawa ofiar przestępstw i ofiar przestępstw terrorystycznych określone zostały w dyrektywie dotyczącej ofiar przestępstw i dyrektywie w sprawie zwalczania terroryzmu. Prawa te dotyczą wszystkich ofiar itd., itd. Ofiary terroryzmu. Ich prawa obejmują następujące działania. Właściwe leczenie medyczne. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne, na przykład wsparcie i poradnictwo w związku z przeżytą sytuacją traumatyczną zgodnie z Krajowym Systemem Służby Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w danym państwie członkowskim. Poradnictwo i informacja w zakresie istotnych kwestii prawnych, praktycznych lub finansowych. Pomoc w ubieganiu się o odszkodowanie w kraju, w którym przestępstwo miało miejsce. Działania ochronne dla ofiar i członków ich rodzin. Który z tych punktów został wyczerpany do dnia dzisiejszego? Tak więc chciałabym, żeby ludzie, którzy tam byli na miejscu, świadkowie tego zdarzenia i tak jak powiedziałam, zarazem poszkodowani, dopiero pewnie otrzymają ten status, jeżeli się zgłoszą. Jeżeli ktokolwiek się nimi zainteresuje, no chyba, że zadbają sami o siebie i sami będą dzwonić na Warszawę i wymagać, tak jak ja, wysłania telegramu. Jeżeli będziecie mieć status osoby poszkodowanej, zobaczymy, ile z tych punktów będzie wyczerpanych, bo do tej pory nikt nas nie legitymował, nikt nas nie wzywał i się o nas nie zatroszył do dnia dzisiejszego. Mało tego, dzwoniłam do najwyższych szczebli, pytać się o tą dyrektywę. Nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, jak to działa. Rozmowy też są zarejestrowane. Na razie zostawię dla siebie, zobaczę, co będzie dalej się działo. Zgodnie z dyrektywą w sprawie zwalczania terroryzmu udzielane wsparcie musi być bezpłatne i łatwo dostępne. Oznacza to, że jeśli nie będziesz mógł uzyskać zwrotów kosztów opieki medycznej od sprawcy przestępstwa, z ubezpieczenia lub od pracodawcy, możesz uzyskać zwrot kosztów poprzez państwowe odszkodowanie za szkody poniesione wskutek przestępstwa. Osoby udzielające pomocy muszą być objęte przyrzeczeniem dochowania tajemnicy zawodowej i nie mogą dzielić się z nikim uzyskanymi od ciebie informacjami. Też tam wcześniej były informacje, że wszystko ma się dziać niezwłocznie, niezwłocznie udzielona pomoc. W tym momencie, jeżeli facet by należał do jakiejkolwiek grupy, co nie jest wykluczone i też nie jest potwierdzone, jakiejkolwiek grupy, nie wiem, wyznaniowo-terrorystycznej, jakiejkolwiek grupy, która
mogłaby nam zagrażać, kto do tej pory zainteresował się, czy my jeszcze żyjemy, czy nic tam nie grozi, bo u mnie dzieją się różne okoliczności. Więc czy czekamy na jakąś tragedię, aż ludzie, którzy mieli być zastraszeni, przykładowo, nie wiem, wsiądzie ktoś do samochodu i wyleci w kosmos, wtedy państwo się zainteresuje ludźmi, którzy tam byli, zainteresuje się tematem, dlaczego mieli być zastraszeni. Ja nie mówię, że każdy by chciał takiej pomocy, ale to jest w ich obowiązku nas o tym poinformować, w ich obowiązku jest nas zabezpieczyć. Tak jak Wam powiedziałam, jest dyrektywa, jak ona będzie wyglądała w praktyce, zobaczymy, bo mam zamiar to wszystko sprawdzić. Kto z tymi ludźmi przepracował temat? Tak jak Wam powiedziałam, tam były różne osoby. Każdy ma różny poziom odporności na zdarzenia, na tego typu okoliczności. Mężczyzna oczywiście przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia w tej sprawie, tak więc nie mamy tutaj sytuacji, że mężczyzna się nie przyznał, nie wiem, ktoś, nie wiem, uciekł, zbiegł z miejsca, tak? Mało tego, Wam powiem jeszcze lepszą ciekawostkę. Są osoby, które, jest takie zdarzenie, w którym już ktoś staje w obronie tego mężczyzny, zapewniając na przestrzeni internetu, że on wyjdzie lada moment, że już jest wszystko uruchomione i tak dalej, i tak dalej. Więc nic o tym gościu nie wiadomo, policja nie podaje żadnych informacji oficjalnych, może jest za wcześnie, ale nikt nie myśli o osobach, które tam były. Czy ja na przykład mogę dalej prowadzić moją działalność gospodarczą i poruszać się po Polsce, jeździć na wydarzenia, czy pojadę na jakieś wydarzenie i znowu przyjdzie wariat, który będzie chciał mnie wysadzić, bądź będzie straszył, że mnie wysadzi i innych ludzi, bo praktycznie to są jedne i te same twarze na tych wydarzeniach. Tak więc, czy nie wiem, ochrona takiego marszu, jeżeli ci sami ludzie się pojawią, będzie wzmożona i w końcu ktoś będzie patrzył na nasze bezpieczeństwo, czy też nie. Bo tutaj po prostu po całości było wiele rzeczy pominiętych do dnia dzisiejszego i taka jest prawda. Ja wiem, że to jest bardzo niewygodne. Nie wykorzystuję tego na ten moment w żaden sposób, co nie zmienia faktu, że nie wiem z jakiej przyczyny w dalszym ciągu policja nas wszystkich nie ustaliła, nie doszła. Dlaczego nas nie wylegitymowali na miejscu? Ja wiem, że sytuacja jest taka, że nikt się tego nie spodziewał, ale to my teraz powinniśmy, troszczyć się powinni z nami jak z jajkiem, powinniśmy być traktowani z szacunkiem, powinniśmy czuć się bezpiecznie, a ja nie wiem, czy wszyscy uczestnicy czują się bezpiecznie, bo ja przeczytałam dyrektywę i dyrektywa mówi jasno o prawach osób poszkodowanych przestępstwem o charakterze terrorystycznym, a takowe zostało gościowi przybite. Więc gdzie to wszystko ma miejsce w praktyce? Tak więc, czy była to prowokacja, czy nie była, wy sobie oceniacie. Ja, liczą się fakty, skoro prokurator dał taki zarzut, skoro mężczyzna się przyznał do zarzuconego mu czynu, skoro prokurator ocenił, że to jest o charakterze terrorystycznym i w celu zastraszenia danej grupy ludzi, no to się tego trzymajmy. No to się tego trzymajmy, więc trzymając się w ten sposób, czyli jesteśmy ofiarami przestępstwa terrorystycznego, o charakterze terrorystycznym. Tak więc nie jest kwestią, czy był nasłany, czy nie był nasłany. Najważniejszą kwestią jest to, do jakiej grupy on przynależy być może, potencjalnie i co grozi ludziom w tym momencie. Tyle, po prostu tyle i aż tyle. Czy do nas się ktokolwiek, jakakolwiek instytucja zgłosiła, że w razie jakichkolwiek trudności, problemów? Nie. Powiem Wam, że tylko ABW, w momencie, kiedy chciałam się wypytać właśnie o tą sytuację, jakie są prawa, bo tam je skierowali. Koniec końców nikt nie wiedział w ogóle, że są w ogóle jakiekolwiek prawa i przywileje i ogólnie opieka nad osobami przestępstwami, nad osobami, które dotknęło przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Żadna z instytucji na najwyższym szczeblu nic nie wiedziała. Na końcu mnie skierowali do ABW. ABW jako jedyne pani odebrała telefon z oddziału tutaj Katowice. Nie wiem jak to się nazywa, no z Katowic i powiem Wam, że jedyna profesjonalnie przeprowadziła rozmowę. Jeszcze kazała mi wysłać maila, na tego maila powiedziała, że odpowie. Jako jedyna gdzieś tam zadawała dodatkowe pytania, była zainteresowana tematem, no i gdzieś tam na bieżąco poradziła, co w jakich sytuacjach, jak należy reagować i co robić. Co zmienia faktu, że my nie mamy z nikim kontaktu. Jak to fizycznie, prawnie wygląda, dopiero się przekonamy. Chciałam Wam o tym powiedzieć. Teraz Wam też chciałam powiedzieć, że nie będę w najbliższym czasie odbierać telefonów. Ja od 2 tygodni planuję wyjazd, ponieważ tak mi się napiętrzyły problemy, tak się wszystko napiętrzyło. Jeszcze miałam pojechać na 2 ostatnie, tylko takie 2 ostatnie w tym najbliższym czasie wydarzenia, właśnie upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Bardzo mi na tym zależało, to było nie daj się, zastaw się, ale tam dojedź wszelkim kosztem. I tak też się stało, że dojechaliśmy mimo wszystko, generując sobie kolejne problemy, co nie zmienia fakt. I akurat musiał ten gościu tam przyjść, jakiś szaleniec akurat musiał wpaść, nie dość, że zakłócić tą uroczystość, to jeszcze są dalsze rzeczy teraz z tym związane, które trwają, które mają miejsce,
które gdzieś tam się dają we znaki. Ja planowałam już dawno temu wyjazd na kilka dni, żeby ochłonąć, odpocząć, nabrać równowagi, bo to nie może być tak, że jest rebel, potem wszystkie inne rzeczy, a na końcu jestem ja. Mi się napieczyły już takie problemy, że ja po prostu wyjeżdżam, nie interesują mnie sprawy z całej Polski, chyba że będą pilne i oczywiście sprawy moich najbliższych przyjaciół i sprawy, które kontynuuję. Oczywiście osoby, które są roszczeniowe, to zakończyłam z nimi też. Są takie dwie osoby, z którymi zakończyłam, życzyłam im powodzenia w ich sprawach, ponieważ interesuję się nimi od wielu miesięcy, bądź od prawie roku czasu. I w momencie, kiedy u mnie się najbardziej paliło, kiedy do mnie pisały, że znowu potrzebują mnie zaobserwować swoimi problemami i napisałam, że w tym momencie się tym nie zajmę, za chwilę wrócę do tematu, nie, bo ponieważ mam problemy, nie były zainteresowane tym, co się wydarzyło, czy jakoś mi można pomóc, tylko po prostu były na tyle pieprzonymi egoistami, że na przykład potrafi mi napisać SMS-a, ok, spoko, to ja poczekam. Nie było, a co się stało, a czy jakoś mogę pomóc. Tak więc koniec, skończyło się. Potrzebuję, nie wiem, 2-3 tygodni, nie wiem ile czasu, może tygodnia, żeby wszystko nabrało równowagi, bo to nie może być tak, że ja na każde zawołanie jestem dla każdego, a w momencie, kiedy ja zostaję z potrzebami przez właśnie interwencję w obronie innych ludzi, mam bardzo poważne problemy, muszę je poskładać, bo za niedługo nie będę miała takiej możliwości. Tak więc wyjeżdżam zająć się moją pracą zawodową, która daje mi pieniądze, wyjeżdżam zająć się swoimi osobistymi problemami, a nawet nie osobistymi, tylko przez działalność społeczną, które są mi naprodukowane, dzieją się jeszcze również inne rzeczy, nie czuję się komfortowo we własnym domu, tak więc wypieprzam na kilka dni. Na ile dokładnie, nie wiem, na pewno na kilka dni, na pewno się pojawię pod koniec miesiąca w Bielsku Białej na chwilę na spotkanie z Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź, która przygotuje dla Was mega temat, mega działania, tak więc jesteśmy umówione, na razie nie będę zdradzała informacji, co to będzie, chyba że tam sama Kasia to zrobi, tak więc jedynie przyjadę, zrobię kilkaset kilometrów tylko po to, żeby przyjechać i zrobić tego live'a i tyle. Tak więc proszę to uszanować, oczywiście dla przyjaciół jestem, dla znajomych jestem. Oczywiście jeżeli coś by się pilnego stało, możecie mi zawracać głowę. Nie interesują mnie już po prostu inne rzeczy w najbliższych, na pewno, nie wiem, tygodniu czasu. Nie wiem, ile potrzebuję teraz, żeby poukładać cały bałagan, który się wyprodukował właśnie dlatego, że człowiek chronił wszystkich ludzi. Bronił, interweniował, narażał się, a wszyscy mają sprawy pozałatwiane, a ja zostałam z naprodukowanymi problemami. Tak, Kamil, trafne spostrzeżenie. Tak więc, kochani, pozdrawiam Was serdecznie, będę za Wami tęskniła, oczywiście nie mówię, że się z Wami nie połączę, gdzieś tam nie porozmawiamy, bo może być taka potrzeba. Uważajcie na siebie, nie dawajcie się zastraszyć, nabierajcie też sił, bo jest na co nabierać tych sił, a coraz więcej niepokojących informacji dochodzi, to już nawet nie, że jakieś prognozy, tylko to już pewniaki. Tak więc ja potrzebuję nabrać równowagi, potrzebuję zająć się sprawami, które są bardzo, bardzo pilne, żeby je bardziej noga się nie powinęła, bo jak się powinie noga, to tylko będzie źle. Tak więc naprawdę mam bardzo mało czasu, żeby tym się zająć, muszę zadbać o swoją pracę zawodową i na końcu będzie rebel przez najbliższe tyle czasu, ile będzie taka potrzeba. Nie wiem, kilka dni, tydzień, 2 tygodnie, może 3 tygodnie, tyle ile będzie potrzeba. Najpierw moje sprawy, a na końcu będzie rebel. Zawodowe moje, rodzinne i na końcu rebel. Niestety muszę to przekwalifikować, ponieważ co do czego człowiek staje sam z problemami i taka jest sytuacja. Dobra, kochani, nic, ja wyjeżdżam, tak więc wyjeżdżam. Życzę Wam miłego weekendu. Po prostu jadę się zaszyć z dzieciakami i spędzić też z nimi czas, pracować i załatwiać sprawy sądowe. No, bo jeszcze w te wakacje mogę sobie posiedzieć, jak ich nie pozałatwiam. I nie zadbam teraz sama o siebie. Tak więc najpierw zadbam sama o siebie, a potem o całą resztę. Oczywiście pamiętajcie, że w pilnych sytuacjach jestem, bo ja rozumiem, że jest coś pilnego, to jest coś pilnego, ale już na wolne dyskusje nie będę miała teraz czasu. Tak więc dziękuję Wam za życzenie mi miłego wypoczynku. Tak więc zapoznajcie się z tą dyrektywą Unii Europejskiej, zwłaszcza osoby, które były gdzieś tam. A i przepraszam Was, że nie zrobiłam live'a tak jak zapowiadałam, potem zmieniłam godzinę, mimo iż naprawdę bardzo wcześnie wstałam, już 2 dni pod rząd, budzą mnie ptaki, ja nie wiem, co się tutaj u mnie dzieje, ale w górne szyby od 2 sypialni, wczoraj i dziś ptaki po prostu wlatują po kilkadziesiąt sztuk, znaczy po kilkadziesiąt razy. Dzisiaj trzy ptaki były, no ożyły i odleciały i doszły do siebie,
ale dwa z nich się rozbiły po prostu na śmierć na miejscu. Nie wiem, nigdy w życiu mi też żeby ptaki nie wlatywały, a wczoraj przed 7 rano to samo miało miejsce co dzisiaj, tylko dzisiaj trochę dłużej to trwało, bo z 15 minut. Nie wiem, czy coś te ptaki tutaj płoszył mnie, czy jakiś drapieżny ptak zaczął latać, bo w te akurat szyby te ptaki nigdy mi nie wlatywały, tak więc mam pobudki przed 7 rano i dzisiaj miałam i bym się wyrobiła, ale dla mnie priorytetem było, żeby spakować się i po prostu połączyć się z Wami zaraz przed moim wyjazdem i wyjeżdżać. Tak więc życzę Wam miłego weekendu, na pewno się niedługo zobaczymy, to nie jest tak, że ja znikam, jestem jakoś egoistką, proszę mnie tak nie zrozumieć, naprawdę potrzebuję nabrać w moim codziennym życiu równowagi, albo to się źle skończy, jeżeli tej równowagi nie nabiorę. Tak więc różne okoliczności mają miejsce, różne zdarzenia mają miejsce, jak wiecie, co tam wiecie, to wiecie, co się domyślicie, to się domyślacie. Ale może się domyślić, że naprawdę to nie jest łatwe. Ja naprawdę potrzebuję kilka dni zająć się typowo, ustabilizować po prostu sytuację, życie i tak dalej. Do zobaczenia, kochani.